To jest kuchnia. To ma być kuchnia. I po prostu... Bardzo fajne, duże pomieszczenie. Nie wygląda to tak dobrze, jakby dziewczyny chciały. To jest dla mnie ciekawostka, bo tu jest grzejnik, ponieważ tu było tak zimno. No to Artur musisz obejrzeć. To jest ciekawostka przyrodnicza, ja nie wiem, o co tu chodzi. No to można usiąść się ugrzać w tym kącie. No tak, bo to chodzi, już taki kącik powstał, wiesz. Dom jest w bardzo złym stanie, jest bardzo dużo pomieszczeń. Ciekawe, jak ta przestrzeń będzie wyglądać, jak ja to futrynę wyrwę i trzeba mi 15 cm w górę podwyższyć teraz wszystko. Jeszcze ładniej będzie wyglądać, jak to jak? Różne poziomy, grzyb, krzywe ściany. To są stare drzwi, zobaczcie, takie. Ja bym je zostawiła. Ja też bym je odnowił. Są też tutaj bardzo fajne meble, które chciałabym wykorzystać, bo w sumie szkoda wszystkiego wyrzucać. Ja wam powiem, że mnie się podoba. To jestem w szoku, Martynie się podoba. Mnie się podoba, ja już tutaj ona widzę. Ona ma jakiś pomysł, ty wiesz? Tak, ja się powiem jakiś pomysł. Ja też. Ja już mam pomysł na ten dom, ale muszę usiąść, muszę pomierzyć, muszę się zastanowić. Artur. Ty już wchodzisz i wiesz, co będziesz robił. Obrazek się powiesi, będzie pięknie, cudnie i w ogóle. Jak na trzy osoby, całkiem duża przestrzeń. Tutaj jest toaleta. Widać, że ktoś próbował coś robić. Łazienka jest zaczęta, ale nieskończona. Artur, powinieneś być zadowolony. Jest podłączenie wyprowadzone, tak, pod wodę. Piec gazowy. W ogóle, jak tak mówisz, to prawie 90% roboty zrobione. Tak, mi się wydaje. Ja jestem raczej sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego. Tutaj, kurwa, w chuj śmieci. Zobaczcie, co się dzieje, kurwa. Zobaczcie, jaki burdel. Zobaczcie sami, kurwa. Syf w pizdu. Zobaczcie.